sesję. Chciałbym otworzyć posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej w dniu 28 listopada 2023. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Wszyscy członkowie komisji są, także potwierdzam. Punkt trzeci, przyjęcie porządku posiedzenia. Taka prośba, tylko aby zmienić troszeczkę ten porządek, na początek przyjmiemy dwa druki, tak? Bo pan, który będzie referował, niestety ma chore dzieci i chciałbym, żeby uciekł do domu. Następnie mieszkańcy przedstawią swoje problemy, a potem dalej będziemy procedowali nasze druki. Tak. Jest. Czy najpierw jeszcze może przyjmiemy ten temat? Czy wszyscy są za przyjęciem? Proszę o głosowanie odnośnie porządku. Czy kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy za, dziękuję bardzo. Jeszcze punkt czwarty, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej. Protokół numer 42. Posiedzenie w dniu 26 września 2023. Rozumiem, że wszyscy się zapoznali, otrzymali protokół, przeczytali, cieszę się bardzo. Kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy jesteśmy za, dziękuję bardzo. Panie Mikołaju, zapraszam. Poproszę o przedstawienie dwóch druków, 793 i 801. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za te zmiany w programie posiedzenia dzisiejszej komisji. Na druku 793 przedstawiam w imieniu pana burmistrza projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany gminnego programu rewitalizacji gminy miejskiej Rumia. Jest to uchwała inicjująca tylko proces zmiany naszego gminnego programu rewitalizacji. Wydaje mi się, że dokument jest w miarę znany, ponieważ realizujemy go już od 2017 roku. To, co wydarzyło się na Zagórzu, jest, wydaje mi się, takim największym sukcesem związanym z realizacją tego programu, ale ze względu na to, że sam program ma szerokie ramy czasowe, czyli obowiązuje do 2030 roku oraz poza samym Zagórzem dotyczy jeszcze innych części naszego miasta, nazwanych roboczo Stara Rumia 1 oraz Towarowa. Chcemy go realizować w dalszym ciągu i sięgnąć w tym celu również po środki europejskie, tak jak udało nam się to w tej kończącej się perspektywie, czy w zasadzie formalnie już zakończonej, tylko jeszcze jakby w ramach zasady R+2 jeszcze ostatnie miesiące realizowane są projekty. W tym celu musimy poddać ten dokument pewnej modernizacji związanej przede wszystkim z wymogami dotyczącymi pozyskiwania środków europejskich w tej nowej perspektywie. Mamy nową ustawę, tak zwaną wdrożeniową, dotyczącą tych środków europejskich. Ona wprowadza taki dokument, taki rodzaj dokumentu, który nazywa się innym instrumentem terytorialnym. Gminny program rewitalizacji będzie właśnie takim, będzie musiał spełniać jakby standardy takiego dokumentu po to, aby móc pozyskać środki finansowe na działania w nim ujęte. I z tego też powodu chcemy go poddać takiej aktualizacji. Poza tym, no nie ukrywajmy, że od 2017 roku tyle się już wydarzyło, że też pewne zapisy w nim przestały być aktualne. Tak jak powiedziałem, wiele rzeczy już udało się zrealizować, więc je będzie można już nadać status tego zadania jako zrealizowane. Pewne rzeczy być może, bo to wszystko będzie konsultowane z mieszkańcami i to bardzo, bardzo powiedziałbym dokładnie, bo tutaj wymogi są bardzo duże, więc wszelkiego rodzaju nowe pomysły, jeżeli będzie taka wola społeczna, będą mogły być do niego dodane. O niczym w tej chwili nie przesądzamy, ta uchwała tylko i wyłącznie jakby otwiera ten proces, który będzie dosyć długotrwały. Szacujemy, że około roku może to zająć, zanim tę wersję zmienioną przedłożymy Wysokiej Radzie do uchwalenia. Tak jak powiedziałem, to też szeroko zakrojone w konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi osobami. Ustawa o rewitalizacji wymaga po prostu tego, aby samo rozpoczęcie tych zmian miało już rangę uchwały i decyzji Rady Miejskiej. Dlatego też w imieniu pana burmistrza prosiłbym o pozytywne zaopiniowanie i później na sesji oczywiście podjęcie takiej uchwały. Jeżeli mogę coś jeszcze dodać, to oczywiście teraz jestem do państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo, panie Mikołaju. Otwieram dyskusję. Ja mam pytanie. Poprosimy. To pytanie takie odnośnie rewitalizacji Zagórza, ale miejsca innego, ono pierwotnie też było jakby przyjęte do rewitalizacji, później gdzieś tam zostało zmienione. Chodzi mi o Strzynkę. Jest bardzo fajne, znaczy inaczej, no jakby pierwotnie wpisywało się w ten temat
dzień dzisiejszy, no jest to rzeczywiście miejsce, które też by świetnie żyło, gdyby pozyskało takie pieniądze, a tak naprawdę też mówimy o tym, jakby tam mieszkańcy, którzy mieszkają, że można by było to połączyć właśnie z naszą rewitalizowaną górą. Ona teraz bardzo ładnie widać, jest oświetlona i takim pasem właśnie z fotonii chociażby, czy jakimś takim traktem pieszym byłaby świetnie też jakby połączona. Tak? Samo miejsce też no, ma znamiona do tego, żeby po tą rewitalizację poszło. O ile mi się wydaje, to mówimy o lokalizacji, która jest w obszarze rewitalizacji, tak to będzie, czy w obszarze zaburzy, czy w obszarze towarowa, tak? Chociaż no niego nie ma mapy w głowie, ale tak wydaje mi się, że terytorialnie jest to możliwe, więc wydaje mi się, że to jest pomysł jak najbardziej do zgłoszenia w trakcie tych konsultacji, które będą organizowane, aby on został wypisany jako przedsięwzięcie, bo w tej chwili takiego przedsięwzięcia w gminnym programie rewitalizacji nie ma. No to dopiero już na koniec przed nami, bo my jesteśmy, jakby ta uchwała, ona dopiero otwiera formalnie proces przygotowania tego dokumentu, więc na pewno konsultacje będą szeroko ogłaszane i będą Państwo o tym tutaj robili. Ja też mam pytanie, co prawda nie wiem czy do Pana, pytanie mieszkańców, czy góra może być mniej oświetlona niż w nocy, bardzo daje okno tutaj na Towarowej, Abrahama, Cejnowe. Niestety druga, trzecia, mieszkańcy się martwią, czy nas będzie stać na prąd, bo jednak jest cały czas oświetlona ta góra Markowcowa i no, żeby nawet takie pulsacyjne światło było, no chyba nie potrzebujemy cały czas, żeby... Pytanie bardzo jest technicznej, więc nie wiem. Pan Korwin się zgłasza. To nie do Pana Mikołaja, Pan Mikołaj bardziej do spraw technicznych, w sensie od dokumentacji, od pozyskiwania środków. Góra Markowca ma bardzo energooszczędne lampy, musi być oświetlona, bo tam jest monitoring i jeżeli chcemy uniknąć jakichś zniszczeń, to musi być to oświetlone miejsce. W innym przypadku niestety narażamy się na straty z powodu aktów wandalizmu. Ale jeżeli o drugiej w nocy budzi ludzi, tak, no to nie jest Panie Burmistrzu. W jakim sensie bardzo... o drugiej w nocy budzi ludzi? Okna na Torowej bardzo widać, to widać, to nie jest tak. Znaczy słuchajcie, jedna rzecz, ja mam zgłoszenie, że niestety, ale teren naszego dworca jest nieoświetlony. I ja, dla mnie to jest zaskoczenie, że my mówimy dzisiaj o górze Markowca, która po prostu świeci się nad całą Rumią, a tam gdzie ludzie chodzą z pociągów, no mamy zgłoszenia, że w ogóle mamy tyle lat, właśnie mamy takie zgłoszenie, się. Właśnie chciałam to samo porównać. To jest po prostu coś niesamowitego. Nie wiem, o czym pani przeszkadza. Wala, bo troszeczkę się rozchodzimy. Mówię, jedna osoba prosiła, którzy żebym mówiła. Wychodzą i wracają do domu. Tak. Co jest nieoświetlone. Ten cały teren dworca. Teren dworca jest oświetlony i jak pani wracała do domu, niech pani zobaczy, pani latą, lampy się świecą. Rzeczywiście mogą następować jakieś awarie i to jest na bieżąco naprawiane i te przerwy nie trwają dłużej niż... Nie są dłuższe niż już. Dobrze, panie burmistrzu, ja wracam do tej, ale możemy na czujniki na przykład, że jak ktoś się będzie ruszał, to jest jakaś możliwość, albo zmniejszyć intensywność. No to jest las, słuchajcie, no tam coś zawsze by się ruszało, tam zwierzęta. No, w życiu się zawsze coś rusza. Znaczy jest taka prośba, żeby to... Liście spadające nawet, włączą to na przykład. No ale dziki, stary, zwierzęta to będą... Które się nie brygało cały czas, więc nie wiem czy jest sens. No ale można po prostu. Mamy przecież mamy piękne miejsce, przepiękne miejsce nowe. Pierwsze takie miejsce. Proszę Państwa, tam ludzie przychodzą, ja mieszkam pod tą górą, tak przychodzą w nocy tak, to oglądać, tak? Widok, gwiazdy i tak dalej. I nie będzie do 23, nigdy do 24, ale druga, trzecia, czwarta, piąta, bo to ja nie wiem czy to jest sens, czy to się. Ale mi też się chciałem na prostu, że nie mogę w sobotę pani nie przeszkadza, bo wiesz, dla mnie czy lepiej. No nie, no mam informacje, więc... Może żeby nie przedłużać Panie Burmistrzu, ja proponuję, że my przyjmiemy ten wniosek i sobie to jeszcze przeanalizujemy, tak? Być może, bo spróbujemy, nie wiem, to jeszcze jakoś obniżyć na przykład to naprężenie, tak? W tych godzinach późniejszych. No, zobaczymy. Także dziękujemy. Dobrze. Chociaż wniosek formalny komisja składa? Panie przewodniczący. Ja składam wniosek formalny, pan na dobrze, jak pan na okolicę, proszę napisać interpelację. No,
ja już mam druk chyba, tak zaopaniany, nie ma problemu. Czy są inne głosy w dyskusji? Akurat w tym... Przy tym druku 793? Nie. Nie widzę, przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem druku 793? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy jesteśmy za, dziękuję bardzo. Druk 801, poprosimy panie Mikołaju. Panie przewodniczący, wysoka komisjo. Na druku 801 w imieniu burmistrza miasta przedstawiam do państwa zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Rumi na lata 2023-2032. Tutaj to już jest uchwała jakby końcowa, zamykająca proces. Proces był bardzo długotrwały. Pamiętam gdzieś ponad rok temu mieliśmy tutaj takie spotkanie konsultacyjne, ale były też konsultacje organizowane w formie pisemnej. Zresztą sam proces powstawania uchwały był bardzo partycypacyjny, ponieważ ona jakby bazuje na tym, co zrobiliśmy w ramach programu Rozwój Lokalny jeszcze w 2020 roku, gdzie było wiele spotkań warsztatowych, konsultacji internetowych, bo to była też pandemia, więc mieliśmy dużo spotkań zdalnych, ale były też i spotkania otwarte w OSIR-ze, większe, mniejsze. Więc no tutaj nie wiem, czy jest potrzeba, abym streszczał strategię. Wydaje mi się, że to chyba nie jest uzasadnione, ten dokument. Właściwie, jeżeli chodzi co do treści, jest dostępny na naszych stronach, tak jak powiedziałem, od zeszłego roku. To, i właściwie to, co w tej jego treści jest na naszych stronach, ten projekt w porównaniu z wersją ostateczną, którą teraz przedkładamy Radzie do zaopiniowania i później do uchwalania na sesji, on właściwie nie odbiega już w żaden znaczący sposób. Zostało tam wprowadzonych sporo takich zmian redakcyjnych, które są głównie skutkiem ewaluacji, jaką zleciliśmy profesorowi Mariuszowi Czepczyńskiemu z Uniwersytetu Gdańskiego, ale właściwie to było jakby jedyne zlecenie takie, które dokonaliśmy na zewnątrz w związku z procesem powstawania tej strategii. Cała reszta opracowywana była siłami urzędników w ramach naszego czasu pracy. Stąd też jakby proces był długotrwały, ale wydaje mi się, że ta strategia i po konsultacjach z mieszkańcami i jakby po tym, że jest jakby to dzieło naszych rąk, ona jest, jest takim dokumentem naprawdę naszym, oddającym to, co widzimy w naszym mieście jako najważniejsze kierunki do zrealizowania w ciągu najbliższych lat. Więc no nie wiem, czy jeszcze coś tutaj powinienem dodać, coś opowiedzieć, coś państwo chcieli, żebym na temat tej strategii się odniósł. To oczywiście jestem też do państwa dyspozycji. Dziękujemy panie Mikołaju, otwieram dyskusję. Ja mam jedno, bo ta strategia, tam analizowałam te mapy. Nie wiem, czy przy ulicy Towarowej, tak na moje oko, to co widziałam, tam jest na tych działkach chyba zaznaczona wielorodzinna zabudowa. Jeżeli rzeczywiście ten zapis będzie inny, ja się dzisiaj wstrzymam, natomiast muszę to rzeczywiście sprawdzić, bo mapka jest... Ten zapis jest naszemu odzwierciedleniem służby. Ja tutaj akurat nie wiem, czy jest pani kierownik. Nie jest kierownik. Pani do dostępu. Tak, no właśnie, aha, nie, może mi służba z pani przekazać. Bo widziałem, że była. W tej chwili jej nie widzę. Wyszła. No. Natomiast mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te elementy przestrzenne, one są po prostu jeden do jeden przeniesieniem zapisów obowiązującego studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta. Czy są inne głosy do dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przejdźmy do głosowania. Druk 801. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Nikt nie jest przeciw. Dziękuję bardzo. Tak, jeden wstrzymujący. Dziękuję panie Mikołaju. Teraz może przejdziemy do mieszkańców. Prosiłbym tylko o uszanowanie pracowników urzędów, którzy pozwolili, aby państwo byli przed nimi, a oni też się pewnie spieszą do domu. Panie Darku, poprosimy o przedstawienie. Proszę państwa, reprezentuję Stowarzyszenie Krokus. Jest to stowarzyszenie, które pomaga w wyjściu alkoholikom, narkomanom. Ale nie o tym dzisiaj będę chciał rozmawiać. Będę chciał rozmawiać o tej audycji, jeżeli ją tak można nazwać, w TVN-ie i wywiadzie tutaj obecnego pana burmistrza Sinnickiego. I żebym od razu nie było tak, że ja tu jakieś animozje mam do pana burmistrza. Nie, jesteśmy po to, żebyśmy wytłumaczyli pewną sprawę, bo jest ona dla nas dziwna. Oczywiście powinniśmy się najpierw spotkać z komisją społeczną, no nie było na to czasu. Proszę państwa, dochodzi do nas sytuacja taka, że ten narkoman, nie będę używał słowa, bo Arek nie mógłby nagrywać, który obecnie jest zatrzymany,
zatrzymany i prawdopodobnie z tego, co ja rozumiem, będzie przymusowo leczony, bo jeżeli chodzi o narkomanów, to prawo polskie przewiduje przymusowe leczenie. I sytuacja jest taka, ja nie wiem jak to się stało, czy pan burmistrz Sienicki się po prostu, brzydko powiem, zagalopował, powiedział, że rozwiązuje się umowę najmu z tą panią. Proszę państwa, musimy wziąć jedno pod uwagę. Jeżeli ta kobieta od oprawcy ucieka na działki, to kim ona jest? Jest prześladowana. I kiedy ma szansę wrócić do lokalu, bo ten człowiek nie wróci. Ja jestem przekonany, że jeżeli on trafi na odwyk, proszę państwa, do Starogardu, to taki przysięgły lekarz jak pan Kowalski nie puści go długi czas. I ta kobieta, no niestety, ale oczernia miasto, bo ona mówi, że zabieracie jej lokal. Proszę zauważyć, że ona ma 73 lata. Panie burmistrzu, ja panu tylko przypominam, że osoby niepełnosprawne, nieletnie i osoby w przypadku kobiety powyżej 60 roku życia są pod szczególną opieką państwa. Trzeba to tak rozegrać, bo ja tu słyszę, od pana Marcina słyszałem, że ta kobieta ma jakieś problemy, chcecie, żeby ona wymeldowała syna. Ja nie widzę tu potrzeby i uważam, że prokuratura popełniła jeden zasadniczy błąd. Jeżeli nie matka, a cała klatka napisała skargę i prokuratura się tym nie zajęła, że ludzie są przez niego prześladowani, no to dla mnie jest parodia. Natomiast uważam, że radca prawny naszego urzędu popełnił wielki błąd. Bo jeżeli prokuratura nie działała, wychyli rozkazowo, jest normalnie, to trzeba było tak zagrać, jak jedna z naszych mieszkanek, złożyć wniosek do sądu o przekazanie do innej prokuratury, która by się tym zajęła. Facet lata z nożem, tam są dzieci, kobieta zbiera podpisy, faktycznie ja nie byłem w domu, ale całe dwa bloki podpisy, że nikt nic z tym nie robi. Trzeba doprowadzić do tego, żeby ta kobieta mogła tam mieszkać. Poza tym ja osobiście znam trochę prawo lokalowe, bo się zajmuję tym tyle lat, nie ma podstaw do rozwiązania z nią umowy, bo ona nie była tam oprawcą, ona była prześladowana i no teraz tak wychodzi na to, że mimo wszystko znowu tak to wychodzi z tej audycji. No nie wiem, tam powinien pan burmistrz jakoś troszeczkę szerzej o tym mówić. Pan mówi, redaktor, czy, no tak prawie nie zresztą mnie zatytułem, no ale panie, bo to jest bezduszne. To pan mówi, no trudno, wszyscy mamy rodziców. No nie, to tak nie może wyglądać, dlatego apelował panie burmistrzu bym do tego, abyśmy to jakoś inaczej załatwili. Jeżeli jest taka sytuacja, że naprawdę rozwiązano z nią umowę, chociaż ja już sam nie wiem, bo byłem w trzech miejscach i tak. Pan dyrektor ABK mówi, że nie rozwiązano umowę. Faktycznie ona ma klucze, bo ją ktoś tam widział. Znowu pan w audycji mówi, że rozwiązano. No i udałem się do człowieka, któremu no wszystko to może zabrzmić, ale najbardziej w urzędzie ufam do pana Kurkowskiego, który mówi, nie, to jakaś pomyłka, musimy to sprostować. Dlatego chciałbym, żeby pan burmistrz Sienicki tak powiedział, jak to tak naprawdę wygląda. Bo powiem wam tak, ona was oskarża w tym artykule, tam w tym wywiadzie, że wy popełniliście przestępstwo. Bo jeżeli jej posunęliście dokument, który ona była nieświadoma, rzekomo to podpisała, to tak jak moi koledzy prawnicy mówią, to jest oszustwo. Bo kto doprowadza do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym majątkiem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, podlega karze pozwolenia nawet do 8 lat. No jeżeli ona twierdzi i nie bronicie się, nic nie mówicie na ten temat, ja mam trzy wersje, że ona dostała jakieś pismo, nie wiadomo jakie. Także ja rozmawiałem z panem Marcinem Kurkowskim, no i obiecał mi, że to będzie jakieś sprostowanie, że gdzieś to sprostujecie, jak to naprawdę wygląda. Bo na dzień dzisiejszy, powiem uczciwie, stanowisko pani naczelnik Bielińskiej to jest takie, że ona faktycznie ciągle tylko ludziom utrudniała życie. Ja jestem tym człowiekiem, tu panie, które próbowały coś załatwić, na przykład pani Izabela, która poszła do urzędu i pani Bielińska zadzwoniła do pieni, że tą kobietę trzeba psychiatrycznie leczyć. No proszę państwa, dlatego ja panie jestem... Danyszu, ale chwileczkę. Chwileczkę. Ale pani Izo, chwileczkę, bo obiecaliśmy, że to skończymy moment. Ja natomiast panie Arielu uważam, że takie decyzje na pewno podejmuję z panią Bilińską i nie wiem,
Czy pani Biniczka naprawdę prawa nie zna? Proszę pana, to jest pani Biniczka już od wielu lat, nie tygodni, nie dni, przekracza swoje obowiązki. Ja już, jak państwo pamiętacie, tą kobietę, o którą tu walczyliśmy, żeby jej przywrócić mieszkanie komunalne, gdzie jest wyrzeczone. No ja już tutaj na temat pani Bienickiej to nie chciałbym się rozwodzić. Natomiast ja panu przypominam, panie Sienniczki, że to pan, nie pani Bielińska się pod tym wszystkim podpisuje, tylko pan się podpisuje. I później, żeby nie było takiej sytuacji, że Stępień nie wiadomo, co od pana Sienniczkiego chce. Ja po prostu chcę wiedzieć, jak ta sprawa zostanie zakończona. Bo nie możemy, jeżeli faktycznie rozwiązaliście z nią umowę, bo to jest nawet dobre, to możecie nawiązać drugą umowę, gdzie tego narkomana już nie wpiszecie i sprawa jest załatwiona. Bo jeżeli ktokolwiek z lokatorów o tym będzie wiedział, że on nie może tam przebywać, to telefon. Myśmy mieli taką sytuację dwa dni temu, nie? Gdzie do sąsiadki złamał się, ona była za granicą, to samo. Dzwoniliśmy, sąsiedzi dzwonili, policja nasza mimo wszystko przyjeżdżała, załatwiała tą sprawę. I dlatego ja myślę, panie Ariel, że to by było dobre wejście, jeżeli rozwiązaliście umowę, to super, nawiązać drugą umowę, gdzie tylko z nią nawiązać i wtedy on tam nie będzie. Natomiast druga sprawa, gdybyście to mocniej ciągnęli, to na pismo wszystkich lokatorów, to ten facet powinien być automatycznie stamtąd usunięty, zgodnie z ustawą o solidarnościową, czy to oprawca jest usunięty. Dawno się skończyły czasy, gdzie matka z dziećmi uciekała od pijanego agresora. Te czasy się skończyły. Najgorzej, jak ktoś jest właścicielem willi i zostanie eksmitowany z własnej willi. Ja bym prosił, żeby w kilku słowach to omówić, jak to będzie wyglądało. Bo powiem panu szczerze, ten artykuł, nawet koledzy z linii, gdzie pracuję, mówią: Darek, co tam się dzieje? Ja mówię: coś tu jest nie tak, jest coś nie na rzeczy. Dlatego ja myślę, panie burmistrzu, że coś trzeba zrobić. I jak pan za chwilę to wie, to jeszcze panie przewodniczący, chciałbym drugą sprawę, żeby tu nie chodzić. To w dalszym ciągu nasze stowarzyszenie postuluje o rozliczenie pani księgowej za BK, która przywłaściła sobie 800 tysięcy złotych. Już to nie widzę, będzie temat, jak mówiłem z panem przewodniczącym Rady Miasta, że ja prosiłbym w imieniu mieszkańców, że ta sprawa ujrzała światło dzienne. Ja powiem tak. Ten człowiek, który miał tam dozorować odbiór tych pieniędzy, to jest człowiek, tam Frejmak, który pracował w Urzędzie Miasta i ten człowiek nie jedno wiadro kawy z tą księgową wypił, także zmieńcie kancelarię, która od niej weźmie. I druga sprawa, ta kobieta została wyrok w zawieszeniu, panie Krzysztofie, jeżeli została wyrok w zawieszeniu i nie wypłaciła nam tego, co ukradła, no to trzeba odwiedzić jej wyrok, no. A jeżeli miasto się do tego nie poczuwam, no to ja nie wiem. Ja mieszkaniec mam autopisa. Także jeżeli pan Ariel chciałby odpowiedzieć, to bym wdzięczny. Jeżeli nie, to myślę, że z czasem dostanę z miasta jakąś odpowiedź. Ale wolałbym, żeby pan tak krótko nam powiedział, jak to wygląda. Bo naprawdę brzydko to wygląda ze strony tego, kto ten program tam puścił. Brzydko to wygląda, że miasto jest wszystkiemu winne, że miasto to wszystkich chce wyrzucać na ulicy, no nie może być tak. Nie może być tak. Dziękujemy panie Darku. Panie burmistrzu, poprosimy. Ona jest księgową. Miasto musi przestrzegać prawa. Jeżeli pan uważa, że ktoś z pracowników miasta, czy ja, czy ktoś inny nie przestrzega prawa, trzeba to zgłosić do prokuratury, czy na policję i takie sumy to będą rozstrzygane. Słaba. Miasto musi przestrzegać prawa, musi chronić swoich mieszkańców. W przypadku, o którym pan wspominał, zrobiliśmy to, co musieliśmy zrobić. Nie było innej opcji. Nie było po prostu innej opcji. Miasto może wyeksmitować, czy złożyć pismo o eksmisję tylko głównego najemcy. Nie może wyeksmitować zameldowanego, ale nie głównego najemcy. To może zrobić tylko i wyłącznie główny najemca. Czyli główny najemca, panie Dariuszu, może wymeldować innych mieszkańców. My jako miasto możemy wymeldować tylko i wyłącznie głównego najemcę z mieszkańcami. Nie możemy zrobić inaczej. Takie są przepisy. Jeżeli pan pozwoli, ja panu przerwę. Po drugie, tej pani nie grozi żadna bezdomność. Żadna bezdomność nie grozi, że ktoś tak mówi, to kłamie. Po trzecie, myśmy tej pani nic nie podłożyli.
do podpisania. Dyrektor ABW-u przekazał tylko potwierdzenie odbioru dokumentu. Czyli pani podpisała, że odebrała dokument. To tylko odebrała w kopercie. To nie jest jakiś bez czytania podpisane. To jest tylko wyłącznie potwierdzenie odbioru dokumentu. Gdybym miał podjąć taką decyzję jeszcze raz, bym ją podjął, ponieważ dla mnie najważniejszym jest bezpieczeństwo mieszkańców osiedla. Pan również zgłaszał ten problem, który tam się dzieje. Patrząc na ten pismo od mieszkańców, którzy się obawiali o swoje życie, dzisiaj postąpiłbym tak samo. Nie może pan wyciągać wniosku z audycji TVN, która nagrywała panią dyrektor MOPS-u 40 minut i puścili jej jedno zdanie, nagrywali mnie 30 minut i puścili moje dwa zdania, w tym jedno, gdzie pięciokrotnie było zadawane to samo pytanie, ja zakończę za piątym razem się uśmiechnąłem, powiedziałem, że nie, że to na to się nie mogę zgodzić, to oni powiedzieli, tylko puścili ten kawałek, który ja się właśnie uśmiechnąłem, żeby pokazać, że niby lekceważymy tą sprawę. Nie lekceważymy tej sprawy, staramy się jak najbardziej pomóc tej pani również, bo ta pani dla nas, ja mówię to w telewizji, że się nie zostało opuszczone w audycji. Ta pani nie jest dla nas problemem. Ta pani jest spokojna, ta pani płaci na mieszkanie, to nie jest dla nas żaden problem. Problemem dla mieszkańców jest tej pani syn. Tak jest. I my nie mieliśmy innej możliwości, jak złożyć wniosek o eksmisję tej pani, bo ona jest głównym najemcą i inaczej nie mogliśmy nic zrobić. Ale panie burmistrzu, ja cały czas mówię o tym, że agresora się usuwa i dlaczego miasto nie wystąpiło na drogę sądową, żeby załatwić z tym człowiekiem kłopot, bo ja nie bardzo to rozumiem. Jeszcze raz panu mówię, że nowa ustawa solidarnościowa mówi, że to agresor ma opuścić mieszkanie, a nie poszkodowany. W tym przypadku, jeżeli jest pismo mieszkańców, no to nasz radca prawny powinien się za to zająć, a nie tutaj główny lokator. Ja panu tylko przypomniałem, że te przepisy troszeczkę się zmieniły, bo na dzień dzisiejszy jest tak, choć ja nie jestem głównym lokatorem, ale za długi lokalowe odpowiadam. Także nie jest tak do końca, że tylko jestem zameldowany. To nie jest tak do końca, jak pan mówi, te prawo lokalowe cały czas się tam zmienia. Dlatego ja myślę, żeby tą panią zabezpieczyć, to miasto nie powinno rozwiązywać z nią umowy albo i jego podać teraz o eksmisję jego. Można agresora, można to zrobić. Niech pan z prawnikiem porozmawia i nie ma takiej możliwości, że nie można. Ta kobieta, teraz powiem panu jedno, panie Arielu, dlaczego ta kobieta się boi. Bo ona może by go wymeldowała, ona się boi, bo wie pan, u nas prawnicy, nawet jak on będzie miał teraz prawnika z urzędu, to prawnik mu powie, matka cię wymeldowała. Wie co pan, co to będzie u niego, w mózgu się zrobi? On wyjdzie i ten toporek na matkę przyszykuje. On całą rodzinę, cała rodzina się go boi. Dlatego te siostry w ogóle nie chcą mieć tutaj do czynienia, w ogóle tu nie przyjeżdżają. I to nie jest tak, że on musi razem z matką, bo to jest tak, jakbyśmy zrobili zbiorową karę dla kobiety, która naprawdę była prześladowana. I po drugie, panie Arielu, trzeba by było to, co pan mówi, jeżeli już jest taka sytuacja, to nagłosić, że było tak, a audycja była nie tak, bo w świat poszło to, że to miasto jest niedobre. Według naszego, tak jak my w stowarzyszeniu tu rozważamy, to miasto jest niedobre, burmistrz Ariel Sinicki jest niedobry, bo usiadł i powiedział, że no trudno, no każdy ma matkę, no akurat nagrali to, co nie powinni nagrać. No ładnie, to nie wyszło, naprawdę. Dlatego prosiłbym panie Arielu, żeby to nagłośnić, że to nie było tak, jak to miało być. To, co pan mówił, wrzucić, nie wiem, na internety czy gdzieś tutaj naszego miasta, trzeba to wyjaśniać, bo to tak nie może być. To tak naprawdę nie może być. Tak samo, nie wiem, czy ta sprawa, jak już jestem przy tym, ta sprawa tego pobicia tej Ukrainki, jakiś teraz jest, my nic nie wiemy, czy ten człowiek dostał nagrodę za to, czy został skazany. Ja uważam, że jeżeli został skazany, to my jako mieszkańcy powinniśmy o tym wiedzieć, żeby była przestroga do innych. Dobrze mówię, panie Krzysztofie? A dzisiaj ja się nie do... Ja oczywiście mam takie możliwości, że wiem, jak to tam wyszło, ale dlaczego tylko ja? Więc jeszcze raz, panie przewodniczący, dziękuję za głos. Proszę bardzo, panie. Zastosowałem się tak, jak pan mówił i na pewno będę zawsze grzeczny, jeżeli wszyscy mnie będą słuchać. Pan przewodniczący Kryża teraz. Tyle co pan burmistrz, tak, dajmy szansę innym. Pan przewodniczący Kryża teraz.
Teraz ja chciałem kilka słów sprostowania do tej sprawy, Pani Darku. Tak najogólniej, jakby to powiedzieć, my jako Komisja Społeczna tutaj z Panią Przewodniczącą wielokrotnie zgłaszaliśmy ten problem. Ja również na Komisji Bezpieczeństwa, do organów miasta, do Policji, do Straży Miejskiej. Policja monitorowała to mieszkanie, przyjeżdżała na każde wezwanie lokatorów. Także to nie jest tak. Znamionem tego wszystkiego jest krótki wycinek wypowiedzi pani Gabrieli Konarzewskiej, pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym powiedziała, bo redaktor zapytał się wprost, co zawiniło? Jak pani uważa, co zawiniło? Zawiniły organy władzy, nie samorządowej, tylko chodzi o sąd i prokuraturę. Sąd. Te nasze pisma pana burmistrza i pani Konarzewskiej również do prokuratury, chyba ze cztery, no, nie znajdowały zachęcenia do realizacji, tak, do podjęcia problemu. Do podjęcia decyzji. Decyzji jakiejś, tak? I teraz, no, jakby to powiedzieć, jest w tej chwili tak, jak jest. Tak jak z mojej myśli, to jest całe państwo na pewno nasze. Pan burmistrz i władze miasta podejmą działania takie, żeby pani, która została poszkodowana, otrzymała lokal, a syn, tak jak pan powiedział, został umieszczony w ośrodku na dłuższy czas, żeby się wyleczyć z tego, tej przypadłości, którą ma. To musi być przymusowe leczenie na dłuższy czas. Tak, no, i to wszystko razem spięte da efekt, który na pewno dla całej społeczności osiedla Gierosa czy ulicy Gierosa przyniesie dobry efekt. I wszystko centrum Rumi chyba samego. To wszystko wróci do to ja szybko chcę dodać jedno zdanie, żeby każda strona mogła się wypowiedzieć. Tam jest wypowiedź wnuczki tej pani, która mówi, babciu, my żeśmy wszyscy ci proponowali, żebyś zamieszkała z nami. Ona mieszka w Anglii. Tamte dzieci chciały ją zabrać. Niemczech, no ale w każdym razie zagrać. Ale pozostałe dzieci chciały tą panią wziąć do siebie, a ona mówi, stary, wcześniej nie przesadza, ja to rozumiem. Także wyjścia jakieś tam z tej sytuacji były, a gmina naprawdę więcej zgodnie z prawem nic nie mogła zrobić, jeżeli sądy i prokuratura... Jeszcze by się na muzułman tam napatrzała. Także chyba to jest, możemy nie? skończyć. Sentencja, tak, tak? Tą sprawę byśmy skończyli. Tak. Czy pan boił się powiedzieć? Dopiero by. Państwo, obu sprawach, o których pan Mariusz mówi, my cały czas jesteśmy w kontakcie z naszymi prawnikami, którzy te sprawy pilotują, zarówno jedną i drugą, więc panie Mariuszu, pan się nie martwi. Obie sprawy są pytane przez prawników wykształconych, którzy trzymają rękę na pulsie. Jeżeli my jako urząd do prokuratury żadnego pisma nie kierowaliśmy, to chciałbym powiedzieć, Miejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej od 3 lat pisze do prokuratury i do sądu i ta sprawa... 3 lata to trwa, jest. Nawet nie wiedziałem. To ja rozumiem, panie Arielu, że tej kobiety tak nie zostawimy. To znaczy, tej kobiecie nigdy nie groziło bezdomność. Bo nawet gdyby wysoki sąd eksmitował ją i no to jej lokal syna, socjalny. To jej przysługuje i ona dostanie lokal socjalny. Więc jej nie groziło bezrobocie. Bezdomność to jest cały czas. To jest cały czas jej mieszkanie, ona w każdej chwili może tam wrócić mieszkać. To znaczy ona jest, z tego co wiem, to jest. Więc klucze tam ma, jest. Nie groziła i nie grozi bezdomność. Ona płaci za mieszkanie, ona nie robi żadnych problemów, ona jest spokojną kobietą, więc jej na pewno nic nie będzie groziło. Póki ja jestem dostępny. Cieszę się bardzo. Ja proszę, że skomentuję. Poprosimy. Ponieważ tą uwagę w TVN oglądałem i niewątpliwie trzeba powiedzieć jedną rzecz. Gdyby puścili to, co mówił, czy pani Konarzewska, czy pan burmistrz w tej wersji oryginalnej, to by nie było sensacji, nie byłoby programu. Oni tak robią programy. Media kierują się, panie Darku, zupełnie innymi regułami. Z tej całej sytuacji związanej w tej sprawie jedno jest dobre. Mieszkańcy tego bloku mają święty spokój. Odetchnęli jak najdłużej. Odetchnęli z ulgą. I oby jak najdłużej. I od początku nas wspierali. Bo ta bezczynność
instytucji państwa, jakim jest prokuratura i sąd, jest zadziwiająca, ale sprawy związane z chorobami, jakimi jest narkomania, alkoholizm i choroby psychiczne, nie są sprawami prostymi i oni się tak wycofują. A żadna matka, bo to też trzeba powiedzieć, nie poda swojego dziecka o ubezwłasnowolnienie, żeby móc podjąć za niego decyzję, że on ma się leczyć. To znaczy, i to jest taki krąg. Ale w jego przypadku byłoby to bardzo dobre. Na które należy spojrzeć bardzo jednoznacznie. Ta pani niewątpliwie nie będzie bezdomna i nie będzie na działkach, to po pierwsze. I to, co jest najważniejsze z punktu widzenia i rady, i władz miasta,